Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sinbad. Rozpoczynamy dziewiątą część rozgrywki w grze Rayman Origins. Ostatnio podróżowaliśmy po wędrującym flecie w etapie podniebna sonata, a dzisiaj będziemy prawdopodobnie uwalniać wróżkę w etapie bez odwrotu. No i zobaczmy, co nas tam czeka. Rayman Origins to prequel do wszystkich gier z serii Raymana. Ukazało się ich bardzo dużo. Oprócz jedynki, co to się dzieje? Żeby dotrzeć do następnej krainy. No to świetnie, no to idziemy do następnej krainy. Chciałem powiedzieć właśnie, że Rayman Origins to prequel, bo tych części było dużo. I tak, była jedynka, była dwójka, gdzie walczyliśmy z brzytwobrodym. Tak, taka niedorzeczna nazwa, brzytwobrodym. Później była trójka, która też była jakby w konwencji 3D. Była fajna dosyć. Czego się tam brakowało tak naprawdę? Nie wiem, jak to określić. No, była zwyczajnie poprawną grą. Ale za to później pojawiły się Rayman Raving Rabbids, prawda? To było... Nie wiem co... Znaczy wiem co, przepraszam. No, pojawienie się tych kontrolerów ruchowych, no to było coś, co sprawiło, że ta gra była jakby tylko krótkimi epizodami przeznaczonymi dla posiadaczy Nintendo Wii. Tam można było sobie w pełni wykorzystać możliwości tego kontrolera. Można było sobie pograć bardzo przyjemnie w te wszystkie minigierki, ciepanie na odległość świnię i tak dalej. No to było fajne, śmieszne, bardzo niby, ale dla posiadacza myszki, czyli mnie, nie szczególnie. I było też jeszcze kilka innych gier, takich spin-offów, może nie spin-offów, tylko wersji, na przykład był chyba, jak to się nazywało? Było coś takiego, tak. Miałem na myśli Rayman Karts, jakieś wyścigi go-kartów. Była taka część, też wyszła na PC i na konsolę. Jakoś chyba nie przeszła do historii rozrywki elektronicznej. Nie zapisała się tam z złotymi zgłoskami. Co najwyżej można było sobie nią pograć i zapomnieć. Kurczę, muszę chyba gdzieś ją znaleźć, może kupić nawet. Zobaczyć, co to za gra. A teraz co? Słuchajcie, widzicie ten... Jak to się nazywa? Kołnierz? Rękaw, tak? Będziemy lecieć na komarze. Ojejku. Wiecie, co to znaczy? Będzie kupa śmiechu. Bo jak żeby inaczej. Tak! Komar! To jest czad. Przedostaliśmy się, dobrze. To jakieś dziady próbują nas od tyłu dorwać. Ale czad! Dzieje się to? To jest genialne. Hop. Tutaj trzeba coś takiego wymyślić. Ten, kto pisał muzykę, jest geniuszem, absolutnie geniuszem. Widzicie tą mechanikę nową? Strzelamy do tych orbitujących rzeczy, one rozjaśniają ciemności i wtedy możemy podróżować już nie w towarzystwie nietoperzy. Genialne, genialne. Hiszpańskie rytmy. Hahaha.
Ludzie, przecież to jest... gra... genialna. Au! No. Au! Ach, jejku. Nie było to proste. Jeszcze raz. Dun, 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 dun. Przerywamy te hiszpańskie rytmy, bo zdobyliśmy bonus. Yupi. Bum, 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 bar, bum. Nobla, Nobla bym dał. Przedostaliśmy się, dobrze. Jest dobrze, potrzebujemy serduszko. Ole! Yeah! I teraz pewnie będzie jakiś boss. Ale serduszko zbierzemy sobie. O, jakieś zamrożone lodowa kraina. I pewnie nowa mechanika się pojawi, no bo jak żeby inaczej. Będziemy się ślizgać pewnie bardziej. Tak też było w Raymanie 1, też. Też takie numery były. Nie, to jest... Przepraszam, znowu przerywamy muzyczkę fantastyczną. A. Tak, przesuwamy strzałami. Karaibskie, jakieś zamrożone. Drinki! A! Szybko! O kurczę, jakie to jest intensywne. Serio, kurczę. Rewelacja. I koniec. Koniec! Bez bossa! Dlaczego? No, no dobra, wybaczam, tak świetnie się bawię. I uwalniamy was, elektrony. Było bardzo fajnie. Zobaczmy, ile zdobyliśmy punktów. 303. Będziemy mieć jeszcze jednego elektrona? Będziemy mieć te 3 punkty więcej. Ej, może kiedyś się uda zdobyć te 350 i zdobyć tą, ten medal, proporczyk, czy jak to nazwać. Byłoby bardzo fajnie, no ale... Yeah! Full! Znakomicie. No dobrze. I przechodzimy do następnej krainy, ale to zobaczycie już w następnym odcinku. Bardzo wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Z tej strony Simbad. Pamiętajcie o subskrypcji. Pa, pa!